Bierny styl życia osób starszych, często pogłębiony pandemią COVID, powoduje m.in. obniżenie masy i funkcji mięśni, co może prowadzić do sarkopenii. Sarkopenia, określana jako spadek funkcji mięśni, stanowi istotny problem społeczny, pociągający za sobą poważne skutki ekonomiczne i medyczne, a jej zagrożenie wciąż rośnie, szczególnie w grupie kobiet starszych. Obniżenie siły kończyn dolnych jest także jednym z czynników ryzyka tragicznych w skutki upadków u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Badania naukowe informują, że istotnym elementem profilaktyki wspomnianych zmian jest aktywność fizyczna. Jednak nie wszystkie schematy ćwiczeń są skuteczne i istnieją międzyosobnicze różnice w odpowiedzi na prowadzone ćwiczenia. Dlatego głównym celem projektu Rola aktywności fizycznej w profilaktyce ryzyka wystąpienia niesprawności osób starszych jest opracowanie optymalnych programów ćwiczeń oraz określenie ich skuteczności w zakresie działań na rzecz profilaktyki pierwotnej sarkopenii i upadków. W naszych badaniach skupiliśmy się na dwóch ciągle mało poznanych programach treningowych. Pierwszy z nich to trening oporowy prowadzony na siłowni, natomiast drugi bazuje na metodyce treningu HIIT, to jest na treningu interwałowym o wysokiej intensywności, który prowadzimy w postaci zajęć Nordic Walking. Oba treningi, pomimo pozytywnych rekomendacji, są nadal mało popularne w grupie seniorów, co skłania do dalszych badań w zakresie ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Celem dodatkowym projektu było zbadanie roli wspomnianych programów treningowych w profilaktyce wybranych schorzeń wieku podeszłego, jak nietrzymanie moczu, zespół metaboliczny oraz obniżenie funkcji poznawczych. Nasze badania wspierane są przez sieć naukowców z całego świata w ramach akcji COST PhysAgeNet.